Dziś o wyjątkowych warsztatach z dronami, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Zapraszamy! Poniedziałkowe popołudnie należało do młodzieży, która przyszła sprawdzić się jako potencjalni operatorzy dronów. Na sali widowiskowej Goksiru w akcji można było zobaczyć małe sportowe drony. Zajęcia poprowadził Marek Szymański z Fundacji Kamienica 1. Na początku nie zabrakło jakże ważnej teorii, bo jak się okazuje, nie wystarczy umieć latać dronem. Trzeba znać też skomplikowane przepisy lotnicze, bo choć drony to zabawki, traktowane są jak samolot czy śmigłowiec. Młodzież z naszej gminy miała okazję wybudować specjalne przeszkody, aby następnie pokonać je niepozornymi, ale szybkimi dronami. Warsztaty odbyły się w ramach projektu, który ma dać odpowiedź na nurtujące gminną młodzież pytania o pracę przyszłości, która pozwoli im żyć zgodnie z naturą. Wszystko dzięki projektowi Społecznik 2022-2024, który został zainicjowany przez marszałka województwa zachodniopomorskiego. Gotowi do